Rozdział 6. Nawyki, dzięki którym będziesz więcej zarabiać i szybciej awansować. Osoba, która chce wspiąć się na sam szczyt w swojej branży, musi doceniać potężną siłę nawyku, a także rozumieć, że tym, co buduje każdy nawyk, jest praktyka. Musi szybko zrywać z nawykami, które mogą ją zniszczyć i wdrażać te praktyki, dzięki którym odniesie upragniony sukces. J. Paul Getty Poeta Robert W. Service napisał: Ten, kto rządzi, musi się nauczyć posłuszeństwa. Dyrektorzy, przedsiębiorcy i menedżerowie, którzy odnoszą imponujące sukcesy. To zazwyczaj wspaniali pracownicy, którzy zdołali wspiąć się po szczeblach kariery na sam szczyt. Wykształcili oni nawyki, dzięki którym wnieśli znaczący i cenny wkład w działalność swojej firmy lub organizacji. W ten sposób przyspieszyli swoją karierę zawodową, otrzymując podwyżki i awansując częściej niż pozostali pracownicy. Taki powinien być również Twój cel. Większość milionerów to przedsiębiorcy, którzy założyli i rozwinęli własne firmy i odnieśli ogromny sukces. Jest jednak spora grupa milionerów, którzy pracują jako sprzedawcy lub dyrektorzy w dobrze prosperujących firmach i tak wspaniale wykonują swoją pracę, że w znaczący sposób przyczyniają się do rozwoju firmy. Są oni za to sowicie nagradzani, zarówno pieniędzmi, jak i udziałami w firmie. Zaledwie 1% populacji ma odpowiedni temperament i niezbędne umiejętności, żeby odnieść sukces prowadząc własną działalność. Ale aż 99% ludności może być doskonałymi pracownikami. Ponieważ większość ludzi przez 95% swojego życia pracuje dla kogoś innego, koniecznie musisz się nauczyć, jak być cennym, a później niezastąpionym pracownikiem. To klucz do sukcesu zawodowego. Masz nieograniczony wybór. W samych Stanach Zjednoczonych istnieje ponad 200 tysięcy różnych zawodów i kategorii świadczonych prac. Lista rzeczy, które możesz robić, żeby zarobić na życie i osiągnąć niezależność finansową, jest nieograniczona. Dlatego Twoim nawykiem Powinno być rozmyślanie o pracy, którą najbardziej chciałbyś wykonywać. Zamiast akceptować to, co ci wpadnie w ręce, stale myśl o swojej wymarzonej pracy w taki sposób, jakbyś miał możliwość zaprojektowania jej pod każdym względem. Ludzie, którzy dużo zarabiają i odnoszą sukcesy finansowe, wyróżniają się tym, że zdecydowaną większość czasu w pracy spędzają na robieniu tego, co kochają. Dlatego regularnie przeprowadzaj obiektywną analizę swojej sytuacji zawodowej, a potem skupiaj się na swoich talentach i umiejętnościach. Każdy człowiek rodzi się ze zdolnością do robienia co najmniej jednej rzeczy doskonale. Tak jak masz różne rodzaje inteligencji, tak samo masz różne umiejętności. Jesteś w stanie poczuć się szczęśliwy i spełniony tylko wtedy, gdy znajdziesz taką pracę, która ci pozwoli wykorzystać twoje wyjątkowe talenty obecne bądź takie, które dopiero rozwiniesz w przyszłości. Idealna praca dla Ciebie. Doktor Wiktor Frankl, twórca logoterapii, napisał, że dla każdego człowieka istnieją cztery rodzaje prac, które może wykonywać. Pierwszy z nich to prace, które są trudne do opanowania i do wykonania. Przykładem może być praca w księgowości, gdy dana osoba nie ma żadnych naturalnych talentów w tej dziedzinie. Bez względu na to, ile czasu poświęci na naukę, zawsze będzie jej trudno zrozumieć zawiłości tego zawodu, a sama praca będzie dla niej ciężka. Wielu ludzi wykonuje pracę, która jest niedopasowana do ich naturalnych umiejętności, Albo wymaga posiadania cech, których oni nie mają. Takie osoby zawsze męczą się w pracy i rzadko czerpią z niej satysfakcję. Nie bądź jedną z nich. Drugi rodzaj pracy opisany przez Frankla to taka praca, której trudno się nauczyć, ale łatwo ją wykonywać. Może ona wymagać posiadania szczególnych umiejętności, takich jak pisanie na maszynie czy pilotowanie samolotu. Nauczenie się tej umiejętności może wymagać ogromnej wytrwałości i koncentracji, ale gdy już ją opanujesz, twoja praca staje się coraz łatwiejsza z godziny na godzinę. Niestety prace należące do tej kategorii mogą z czasem się nudzić, ponieważ nie narzucają żadnych wyzwań. Osoby wykonujące taką pracę rzadko mają możliwość rozwijania talentów albo wykorzystania swoich umiejętności w nowych i nieznanych sytuacjach. Trzeci rodzaj to praca, której łatwo się nauczyć, ale trudno ją wykonywać. Do tej kategorii należą prace fizyczne, takie jak kopanie rowów. Ciężkiej fizycznej pracy często łatwo się nauczyć, ale zawsze stanowi ona duże obciążenie dla organizmu, bez względu na to jak długo ją wykonujesz. Weź na przykład rąbanie drewna. Czwarta kategoria jest najważniejsza. Należą do niej prace, których szybko się uczysz i które bez trudu wykonujesz. Opanowujesz je i wykonujesz z taką łatwością, że niemalże nie pamiętasz kiedy i jak się ich nauczyłeś. Jak zapewne się domyślasz, praca i zadania, które są łatwe do nauczenia i proste do wykonywania, to takie, które wykorzystują naturalne talenty i umiejętności. Wykonując taką pracę, masz największe szanse robić to dobrze. I osiągać doskonałe wyniki, a także zarabiać naprawdę duże pieniądze. W ciągu całego swojego życia regularnie analizuj swoje obowiązki zawodowe, żeby zidentyfikować te prace, które opanowujesz i wykonujesz z łatwością, dzięki czemu osiągasz doskonałe wyniki i masz wysokie zarobki. Taki rodzaj pracy to klucz do sukcesu zawodowego. Skup się na swoim wkładzie w rozwój firmy. Na naszych szkoleniach z serii Business Coaching Programs uczymy, że nawet jeśli prowadzisz własną firmę, Twoim największym zobowiązaniem wobec samego siebie jest zidentyfikowanie tych nielicznych obowiązków, które wykonujesz z prawdziwą łatwością i przyjemnością, ponieważ stanowią one najcenniejszy wkład w rozwój Twojej kariery i firmy. Dlatego musisz tak planować swoje dni w pracy, a także całe życie zawodowe, żeby robić jak najwięcej rzeczy, w których jesteś najlepszy i osiągasz najlepsze rezultaty. To właśnie jest klucz do sukcesu w biznesie. Jakość myślenia wpływa na jakość życia. Im więcej myślisz o tym, kim jesteś, w kontekście Twoich wrodzonych talentów i umiejętności oraz oczekiwań wobec swojej pracy, tym lepsze decyzje podejmujesz i tym większe rzeczy osiągasz. Taki sposób myślenia ma kluczowy wpływ na decyzje dotyczące zawodu, szefa, branży i całej kariery. Zanim zaczniesz swoją pierwszą pracę, albo gdy zmieniasz pracę w trakcie swojej kariery, zastanów się chwilę i oddziel przeszłość grubą kreską. Wyobraź sobie, że zaczynasz wszystko od nowa, mając całą wiedzę i wszystkie umiejętności. Które zgromadziłeś do tej pory? Zastanów się, jakie masz opcje i daj sobie czas, by wybrać odpowiednią pracę lub firmę dla siebie, dopasowaną do obecnego poziomu wiedzy, umiejętności i rozwoju. Starannie inwestuj swój czas i swoje życie to jedyne zasoby, jakie masz i do tego nieodnawialne. Szukanie okazji, a bezpieczeństwo. Ludzie wciąż mnie pytają, co mają zrobić, żeby więcej zarabiać w swojej obecnej pracy. Pytam ich, czym się zajmują i w jakiej firmie pracują. Często odpowiadają mi, że pracują w branży, w której sprzedaż jest na stałym poziomie albo nawet spada, albo że pracują w firmie, która się nie rozwija. Niektórzy otrzymują stałe wynagrodzenie, przez co ich możliwości rozwoju albo zwiększenia dochodów są niewielkie. W takich sytuacjach wyjaśniam im, że ich położenie nie jest satysfakcjonujące, a przyszłe szanse są ograniczone. Spójrz na obecny rynek pracy. Jakie firmy i branże zwiększają sprzedaż i cieszą się dużą popularnością? Jakie produkty lub usługi dobrze się sprzedają? Jakie firmy zwiększają zyski, dzięki czemu ceny ich akcji rosną? W jakich rejonach kraju Znajduje się najwięcej dobrze prosperujących firm, albo nawet całych branż. Jeżeli naprawdę ci zależy, żeby zostać milionerem, musisz być gotowy na podjęcie trudnych decyzji, takich jak przeprowadzka do innej części kraju, gdy zajdzie taka potrzeba. Musisz być gotowy odejść z firmy albo zmienić branżę, jeśli nie będziesz widzieć dla siebie perspektyw. Musisz być uczciwy wobec samego siebie. Wielu ludzi całkowicie odmieniło swoje życie, znacząco zwiększyło zarobki, przyspieszyło rozwój kariery i poczyniło ważny krok na drodze do uzyskania niezależności finansowej, dzięki temu, że całkowicie się przekwalifikowali albo zmienili miejsce pracy. Zignoruj przeszłość i skup się na przyszłości. W księgowości istnieje pojęcie koszty utopione. Są one definiowane jako wydana kwota pieniędzy, która jest już nie do odzyskania. To pieniądze, które przepadły, na przykład zeszłoroczne koszty reklamy firmy, nie da się ich odzyskać, nie mają żadnej wartości. Zostały utopione, zupełnie jakby ktoś wrzucił je do głębokiego oceanu. Ty też ponosisz koszty utopione w swojej karierze. Być może zainwestowałeś tygodnie, miesiące, a nawet lata w zdobycie wykształcenia lub doświadczenia w określonej branży, ale rynek się zmienił i zapotrzebowanie na takich fachowców jak ty spadło. Nikt nie chce cię zatrudnić albo odpowiednio wynagrodzić za wykonywaną pracę. Wielu ludzi zainwestowało bardzo dużo czasu i pieniędzy w rozwijanie talentów i umiejętności, dla których nie ma rynku albo nie będzie go w przyszłości. Ale nie potrafią zaakceptować tego faktu ani przyznać się do tego przed sobą lub przed innymi. Regularnie ćwicz myślenie od zera. Jednym z najważniejszych nawyków, jakie możesz wykształcić, jest nawyk myślenia od zera. Polega ono na tym, że regularnie kwestionujesz każdą ze swoich dotychczasowych decyzji. Zadajesz sobie następujące pytanie. Czy jest coś, co robię w swoim życiu, a czego nie zrobiłbym ponownie, mając tę wiedzę, którą mam teraz? Pytanie to może dotyczyć dowolnego obszaru życia przede wszystkim pracy, stanowiska, kariery i obecnej sytuacji. Gdybyś nie robił tego, co robisz obecnie, czy podjąłbyś taką samą decyzję dzisiaj, wiedząc to, co wiesz w danej dziedzinie? Zadawanie sobie tego pytania i odpowiadanie na nie, Wymaga sporej odwagi. W dzisiejszym świecie szybkich i ciągłych zmian pełno jest sytuacji, w które człowiek nie wpakowałby się ponownie, gdyby miał obecną wiedzę. A te sytuacje prawie zawsze są główną przyczyną stresu i niezadowolenia z życia. Sprawiają, że jesteś rozdrażniony i sfrustrowany. Jeśli sytuacja od zera trwa stosunkowo długo, może się to skończyć nawet fizyczną chorobą. Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie brzmi tak, to zadaj sobie następne. W jaki sposób mogę się wydostać z tej sytuacji i jak szybko jestem w stanie to zrobić? Odważne stawienie czoła prawdzie mówiącej, że twoja decyzja nie okazała się tak dobra, jak początkowo sądziłeś, często prowadzi do zmiany całego życia. I nie ma w tym nic złego, nie jesteś doskonały. Wszyscy podejmują decyzje, których później żałują. Pytanie tylko brzmi jak długo zamierzasz tkwić w sytuacji, o której wiesz, że nie jest dla ciebie dobra? Nie jesteś w stanie odnosić sukcesów i być szczęśliwy w swojej pracy, jeżeli wiesz, że nie zrobiłbyś tego samego ponownie, wiedząc to, co wiesz teraz. Znajdź idealną pracę dla siebie. Kiedy już zidentyfikujesz rzeczy, które najbardziej lubisz robić i które robisz najlepiej, i zdecydujesz, w jakiej części kraju chciałbyś mieszkać, a także w jakiej branży pracować, twoim następnym krokiem będzie przeprowadzenie procesu informacyjnych rozmów o pracę. Zamiast ubiegać się o pracę w konkretnej firmie, dowiedz się najpierw, jaka jest sytuacja tej firmy albo całej branży. Zamień się w reportera. Który gromadzi materiały do swojego artykułu. Poszukiwania zacznij od telefonu do osoby decyzyjnej w firmie, która cię interesuje, i powiedz coś w stylu: „Szukam informacji o tej firmie lub branży i będę wdzięczny, jeśli znajdzie pan/pani dla mnie kilka minut i opowie mi, jak pani/pana zdaniem ta firma będzie się rozwijać w przyszłości”. Zdziwisz się, jak chętnie ludzie rozmawiają o swoich firmach. Po przeprowadzeniu kilku takich rozmów z przedstawicielami różnych firm, będziesz mieć doskonałą bazę informacji, dzięki której łatwiej będzie ci zdecydować, czy po pierwsze, chcesz pracować w tej branży, i po drugie, w której firmie najbardziej chciałbyś się zatrudnić. Wiele lat temu, gdy byłem nowy w mieście i nie miałem żadnego doświadczenia w branży, przeprowadziłem ten proces z czterema największymi firmami z sektora nieruchomości komercyjnych. W ciągu miesiąca otrzymałem oferty pracy od wszystkich czterech firm. Wybrałem tę, która miała najlepszą reputację i najtrudniejszy do przejścia proces rekrutacyjny. Ta metoda naprawdę działa. Pamiętaj: Twój czas to twoje życie. Starannie wybieraj sobie pracę. Spędzisz w niej wiele godzin swojego życia, a czas jest ważniejszy niż pieniądze, które dostaniesz. Pieniądze da się zastąpić nowymi. A straconego czasu już nigdy nie odzyskasz. Nie śpiesz się i wybieraj mądrze. Kiedy będziesz szukać nowej pracy, starannie wybierz sobie szefa. Jednym z najlepszych sposobów, by szybko piąć się po szczeblach kariery, jest praca dla wspaniałego szefa. Powinien to być ktoś, kto ma duże kompetencje i umiejętności a także wyróżnia się pozytywnym nastawieniem i konstruktywnym podejściem, osoba od której będziesz mógł się wiele nauczyć i to w szybkim tempie. Większość ludzi sukcesu potwierdza, że swoje osiągnięcia w dużym stopniu zawdzięcza wspaniałym szefom. Niektórzy jednak wpadają w nawyk brania każdej pracy, jaka zostanie im zaoferowana i pracują dla każdego szefa, jaki im się napatoczy. Biorą wszystkie zlecenia i bez słowa sprzeciwu akceptują godziny pracy i wszystkie inne warunki. Zamiast wykazać się samodzielnością i asertywnością, przyjmują bierną postawę akceptacji. Zamiast wziąć na siebie odpowiedzialność za rozwój swojej kariery, postrzegają siebie jako pasywnego pionka, który robi tylko to, co mu się każe. Ty na pewno nie chcesz być taką osobą. Dwa nawyki przyspieszające rozwój kariery. W ciągu mojej długiej kariery zawodowej wielokrotnie proszono mnie o wygłoszenie mowy przed absolwentami kierunków biznesowych. Przy takich okazjach wszyscy zawsze chcą usłyszeć rady na temat tego jak zrobić dużą karierę. Powiem ci to samo, co mówię im. Możesz ćwiczyć dwa nawyki, które przyspieszą Twoją karierę szybciej niż jakikolwiek inny przepis na sukces. Przynoszą one wspaniałe efekty bez względu na to, czy jesteś szeregowym pracownikiem, kierownikiem, dyrektorem wyższego szczebla czy przedsiębiorcą i właścicielem firmy. Są proste, łatwe do nauczenia się i mają ogromną moc. Nawyk pierwszy. Pamiętaj, że godziny pracy to tylko średnia, która dotyczy przeciętnych pracowników. Nie ma ona nic wspólnego z Tobą. Jeżeli w Twojej firmie dzień pracy zaczyna się o dziewiątej, powinieneś być na miejscu i wypełniać swoje obowiązki już o ósmej trzydzieści. Pracuj solidnie przez cały dzień, a jeśli dzień pracy kończy się o siedemnastej. Ty powinieneś pracować do 17:30 albo 18:00, a może nawet jeszcze dłużej. Przychodząc do firmy wcześniej, pracując ciężej niż inni i zostając do późna, zwiększysz swoją wydajność o 50-100%. Te osoby, które mają największe możliwości, by pomóc ci rozwinąć karierę, szybko zwrócą uwagę na Twój nawyk, który da Ci przewagę nad wszystkimi innymi pracownikami. Nawyk drugi gdy tylko poczujesz, że osiągnąłeś wszystko, co się dało na twoim stanowisku, pójdź do szefa i powiedz Chcę dostać więcej obowiązków. Powiedz, że bardzo lubisz swoją pracę i chcesz wnieść jeszcze większy wkład w rozwój firmy. Nie prosisz o podwyżkę ani o żadne szczególne uznanie. Po prostu chcesz poszerzyć zakres swoich obowiązków. Przejmij inicjatywę i szybko wykonuj każdą pracę. Wcześniej w tej książce wspomniałem, jak ważne jest ukierunkowanie na działanie i podejmowanie inicjatywy. W każdym zawodzie, w każdej dziedzinie i w każdej branży te dwie cechy sprawią, że będziesz się pozytywnie wyróżniać na tle innych pracowników. Bez względu na to, czy pracujesz dla kogoś, czy prowadzisz własną firmę, Branie na siebie obowiązków i sprawne wykonywanie zadań przybliży cię do podwyżki i awansu szybciej niż jakiekolwiek inne dwa nawyki, jakie możesz wykształcić. Przyspieszenie kariery. Wiele lat temu podjąłem pracę w dużej firmie zatrudniającej około 200 pracowników. Zaczynałem bardzo nisko w hierarchii firmy. Przydzielono mi małe biuro gdzieś na uboczu w którym stało tylko biurko i krzesło. Na ścianach nie było żadnych obrazków. Dostawałem różne drobne zadania, które zmieniały się z tygodnia na tydzień. Po kilku tygodniach dopadła mnie frustracja, więc poszedłem do szefa, prezesa całej firmy i powiedziałem mu, że opanowałem wszystkie swoje obowiązki i chcę dostać nowe. Nie kłamałem. Lubię pracować, a tamta praca mnie nudziła. Chciałem mieć więcej zajęć i aktywniej spędzać dzień. Moja prośba o dodatkowe obowiązki była całkowicie samolubna. Pamiętam, że szef pokiwał głową i uśmiechnął się do mnie, a następnie obiecał, że się nad tym zastanowi. Ale nic się nie wydarzyło. Od tamtego czasu raz na kilka dni kończyłem rozmowę z nim słowami, a przy okazji naprawdę chciałbym dostać więcej zadań i mieć więcej obowiązków. W końcu, po mniej więcej dwóch tygodniach od rozpoczęcia tej kampanii, szef zapytał mnie, czy chciałbym zrobić dla niego coś, co wykraczało poza zakres obowiązków. Serdecznie mu podziękowałem, wróciłem do swojego biura i zabrałem się do pracy. W ten sposób wykształciłem nawyk, który zmienił moje życie. Gdy wreszcie otrzymałem nowe zadanie, o które tak bardzo prosiłem, zrobiłem wszystko, żeby wykonać je najszybciej i najlepiej, jak potrafię. Zostałem w pracy do późna i przyjechałem nawet w weekend, żeby uzyskać efekt, który zadowoli mojego szefa. Szef dał mi to zadanie w piątek po południu. W poniedziałek rano wszystko było gotowe, więc gdy wszedł rano do swojego gabinetu, moja praca czekała na niego na biurku. Później powiedział mi, że to nie musiało być gotowe od razu, ale podziękował, że zająłem się tym tak szybko. Wciąż proś o więcej. Kilka dni później szef po raz kolejny pogratulował mi szybkiego i solidnego wykonania pracy. Wykorzystałem to jako okazję, żeby poprosić o więcej. Wkrótce dostałem następne zadanie, a potem kolejne i kolejne. Za każdym razem, gdy dostawałem nowe zlecenie, brałem je w ręce jak futbolista, który chce przebiec z piłką jak najwięcej metrów boiska. Od razu zabierałem się do pracy. Szybko kończyłem każde zadanie i przynosiłem gotową pracę szefowi na długo przed tym, jak jej potrzebował. Moje starania nie pozostały niezauważone. Oprócz tego, w ramach własnej inicjatywy, postanowiłem przejąć niektóre obowiązki, które niepotrzebnie zajmowały czas szefowi. Bez pytania zacząłem sam wykonywać niektóre prace, żeby wszystko było gotowe, gdy szef będzie tego potrzebował. Odpowiadałem na korespondencję, rozwiązywałem problemy z obsługą klienta, odwiedzałem klientów i zdobywałem potrzebne informacje, żeby oszczędzić szefowi jak najwięcej czasu. To też nie pozostało niezauważone. Kiedyś nadarzy się okazja. Wreszcie, któregoś dnia pojawiła się szansa na duży projekt. Szef zapytał mnie, czy chciałbym pokierować tym przedsięwzięciem. Dotyczyło ono czegoś, czego nigdy wcześniej nie robiłem, ale bez wahania się zgodziłem. Pracowałem szybko i starannie, wkładając w to całe serce. Potem dostałem następny projekt, a potem kolejny i jeszcze kolejny. Pod koniec roku kierowałem trzema działami firmy. Przydzielono mi drugie co do wielkości biuro w budynku, a zespół, który mi podlegał, liczył dwadzieścia trzy osoby. Kierowałem przedsięwzięciami, które generowały wiele milionów dolarów pod względem sprzedaży i rentowności. Dzięki temu, że wyrobiłem sobie w firmie reputację człowieka, który zajmie się wszystkim i robi wszystko szybciej i lepiej niż inni, moja gwiazda świeciła coraz jaśniej. Moje dochody podwoiły się, a potem potroiły. Dostawałem premie i nagrody specjalne, za które kupiłem sobie nowy dom i Mercedesa. Jakiś czas później dostałem propozycję pracy od prezesa innej dużej korporacji, który zaoferował mi trzykrotnie wyższe wynagrodzenie od tego, które otrzymywałem w obecnej firmie. Później dowiedziałem się, że mój pierwszy szef wydał na moje pensje i premie więcej, niż zapłacił jakiemukolwiek innemu pracownikowi w ciągu swojej 25-letniej kariery. A ja zasłużyłem na każdy cent, prosząc o nowe obowiązki, a potem szybko i solidnie wykonując swoją pracę. Ty możesz zrobić to samo. Larry Bossidy w bestsellerze "Realizacja" (MT Business, 2003) opisał swoje doświadczenia w zarządzaniu firmami należącymi do grona 500 największych amerykańskich przedsiębiorstw. Napisał on, że najbardziej wartościowe osoby, jakie spotkał w biznesie, to te rzadkie jednostki, które miały nawyk wypełniania swoich obowiązków i szybkiego wykonywania pracy, do której zostały zatrudnione. W każdym badaniu dotyczącym ludzi, którzy odnieśli sukces w biznesie, ta cecha wyraźnie się wyróżniała: Wszyscy ludzie sukcesu, bez względu na to, czym się zajmują i gdzie pracują, biorą na siebie odpowiedzialność i szybko wykonują swoje obowiązki, żeby uzyskać pożądane efekty. A w biznesie? Efekty to podstawa. Nie marnuj czasu. Jednym z najważniejszych nawyków, jakie możesz wykształcić bez względu na wykonywany zawód, jest wykorzystywanie na pracę całego czasu spędzanego w firmie. Według firmy konsultingowej Robert Half International, przeciętny pracownik pracuje tylko przez 50% czasu. Pozostałe 50% w dużej mierze marnuje na leniwe rozmowy ze współpracownikami, ciągłe sprawdzanie poczty elektronicznej, przychodzenie do pracy po czasie, zbyt długie przerwy na kawę i lunch oraz na wychodzenie z pracy przed czasem. Całe godziny przeciekają mu przez palce, gdy odbywa prywatne rozmowy telefoniczne, czyta gazety, załatwia prywatne sprawy i przegląda Internet. Zaledwie połowa czasu objętego wynagrodzeniem jest spędzona na zajęciach faktycznie związanych z pracą. Co gorsza, gdy przeciętny pracownik rzeczywiście pracuje, w pierwszej kolejności zabiera się za zadania, które są najprzyjemniejsze i najprostsze, zamiast za ważne i trudne. Większość ludzi to mistrzowie drobiazgów, którzy specjalizują się w wykonywaniu zadań o niskim priorytecie. Kiedy się zdyscyplinujesz, żeby się skupić na zadaniach mających wysoki priorytet i zadbasz, aby każdą sekundę w pracy spędzić w pożyteczny sposób, natychmiast odróżnisz się od pozostałych pracowników i przejmiesz pełną kontrolę nad swoją karierą i przyszłością. Obiecaj sobie, że będziesz pracować przez cały czas, jaki spędzasz w firmie. Przychodź do pracy nieco wcześniej i od razu zabieraj się do roboty. Jeżeli ktoś będzie chciał z Tobą porozmawiać, powiedz mu, że z chęcią to zrobisz, ale nie teraz, bo teraz musisz wrócić do pracy. Powtarzaj sobie tę mantrę: Wracaj do pracy, wracaj do pracy, wracaj do pracy. A innym pracownikom powiedz, że chętnie się z nimi spotkasz wieczorem, jeśli będziesz mieć czas, i wróć do pracy. Bądź pracowity. Wyobraź sobie, że dokładnie za rok od dzisiaj do Twojej firmy przyjedzie firma konsultingowa, która przeprowadzi ankietę wśród pracowników. Poprosi ona każdego pracownika, aby ocenił wszystkich innych pod względem tego, jak ciężko pracują, zaczynając od najbardziej pracowitych, a kończąc na największych leniuchach. Wyobraź sobie, że Twoim celem jest uzyskać najlepszą ocenę od wszystkich współpracowników. Każdego dnia, gdy jesteś w pracy, Wyobrażaj sobie, że jesteś obserwowany przez ukrytą kamerę, a pod koniec miesiąca albo roku odbędzie się głosowanie na najbardziej pracowitą osobę w firmie. Chcesz zapewnić sobie zwycięstwo w tym głosowaniu. Nic bardziej nie przyciągnie uwagi osób, które mogą przyspieszyć rozwój Twojej kariery, niż nawyk ciężkiej pracy. W każdym badaniu dotyczącym ludzi sukcesu, czy to sportowców, dyrektorów, Przedsiębiorców czy milionerów, którzy dorobili się fortuny w dowolnej branży, najbardziej oczywistym nawykiem łączącym ich wszystkich jest to, że pracowali dużo dłużej i dużo ciężej niż ich współpracownicy. Dołącz do elity. Przeprowadzono wiele badań na temat bogactwa i biedy w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie. Służą one poprawie dystrybucji dochodów. I są często wykorzystywane jako podstawa do określania wysokości zasiłków socjalnych i zasiłków dla bezrobotnych, a także podatków. Badania te regularnie potwierdzają, że w większości branż pracownicy, którzy zarabiają najwięcej, pracują około 60 godzin tygodniowo. Natomiast ci, którzy zarabiają najmniej i są na granicy ubóstwa, pracują poniżej 25 godzin tygodniowo. W większości amerykańskich gospodarstw osiągających największe dochody, co najmniej dwie osoby pracują do późna. A najbiedniejsze gospodarstwa w Ameryce to te, które są na utrzymaniu tylko jednej osoby pracującej zaledwie kilka godzin w tygodniu. Istnieje bezpośredni związek między tym, jak ciężko pracujesz, a tym, ile zarabiasz. Taki sam związek łączy pracowitość i tempo awansowania. Kolejne bezpośrednie powiązanie dotyczy tego, jak ciężko pracujesz i wartości wkładu, jaki wnosisz w rozwój firmy. Ludzie, którzy zostają w pracy po godzinach, zawsze są cenniejsi dla pracodawcy, zarabiają więcej i awansują szybciej niż pozostali pracownicy. Klucz do sukcesu zawodowego Andrew Grove, były wieloletni dyrektor generalny Intela. Jakiś czas temu udzielił wywiadu dla czasopisma Fortune. Dziennikarz zapytał go o największe zmiany, jakie zaszły w świecie pracy w ciągu ostatniej dekady. Odpowiedział mu: Moim zdaniem zaszły dwie kluczowe zmiany. Po pierwsze, dzisiaj każdy człowiek jest architektem własnej kariery zawodowej. Każdy musi sobie uświadomić, że jest w pełni odpowiedzialny za wszystko, co się dzieje w jego życiu a zwłaszcza za własne nawyki związane z pracą, a także za szkolenia i rozwój. Nikt nie może już liczyć na to, że firma będzie go prowadzić za rączkę przez całą jego karierę. Drugie spostrzeżenie było jeszcze bardziej znaczące. Grove stwierdził, że w dzisiejszych czasach kluczem do sukcesu w dowolnym zawodzie jest wartość dodana. Kiedyś było tak, że dostawałeś pracę, odniosłeś kilka sukcesów, a potem przez całe miesiące albo nawet lata spoczywałeś na laurach. Dzisiaj natomiast stale musisz szukać sposobów na to, by wnieść jakąś wartość do swojej firmy. Nikogo już nie obchodzi, co osiągnąłeś w przeszłości. Dzisiaj najważniejsze pytanie brzmi, co dla mnie zrobiłeś ostatnio. Gary Hamel i zmarły niedawno C.K. Prahalad to dwaj najwięksi strategiczni myśliciele ostatnich czasów. W swojej książce Competing for the Future, Harvard Business School Press 1996, napisali oni, że kluczem do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej przez firmę jest regularne przygotowywanie pięcioletnich prognoz oraz identyfikowanie głównych umiejętności i kompetencji potrzebnych do osiągnięcia statusu lidera na rynku. Dlatego też jednym z najważniejszych nawyków, jakie możesz wykształcić, jest wybieganie w przyszłość o 3 do 5 lat i identyfikowanie dodatkowych umiejętności i kompetencji, które będą Ci potrzebne, by znaleźć się w czołówce najlepszych specjalistów w swojej branży. Jakie są obecne trendy w Twojej branży? Jakie umiejętności posiadają dzisiaj najlepiej opłacani specjaliści? W jakim kierunku zmierza Twoja branża? W czym będziesz musiał być naprawdę dobry za 3 do 5 lat, żeby zarabiać duże pieniądze? To wszystko są ważne pytania, które mogą zadecydować o dalszym kierunku twojej kariery. Wyścig trwa. Nieżyjący już Peter Drucker, guru w dziedzinie zarządzania i autor książek napisał Jedyna umiejętność, która będzie się liczyć w XXI wieku, to zdolność uczenia się nowych umiejętności. Z czasem wszystko się dezaktualizuje. Coraz częściej możesz usłyszeć, że umiejętność, dzięki której jesteś tu, gdzie jesteś, nie wystarczy, żeby cię tu utrzymać. Tom Peters, autor książek na temat zarządzania, mówi: Cokolwiek robisz dobrze dzisiaj, za rok będziesz musiał to robić nieporównywalnie lepiej, jeśli chcesz zachować swoją obecną pozycję. Wyścig trwa, a ty bierzesz w nim udział. Nieustannie szukaj sposobów, by wnieść nową wartość dodaną i dać z siebie więcej, niż dajesz dzisiaj. Nigdy nie zapominaj, że jesteś pracownikiem umysłowym, a wartość Twojej pracy nie zależy od tego, ile godzin spędzasz w firmie, lecz od efektów, jakie uzyskasz w ciągu tych godzin. Niech Twoim nawykiem będzie skupianie się na najważniejszych i najcenniejszych efektach, jakie możesz uzyskać na swoim stanowisku. Wyszukuj i identyfikuj dodatkowe umiejętności i zdolności, które możesz rozwinąć, żeby zwiększyć wartość dodaną, przez osiąganie jeszcze lepszych i cenniejszych wyników. Dzięki temu staniesz się asem, a twoja kariera przyspieszy. Wyglądaj jak zwycięzca. Jeden z najważniejszych nawyków milionerów, który może mieć niewiarygodny wpływ na to, jak szybko będziesz się piąć po szczeblach kariery, jest związany z wyglądem i wizerunkiem. Musisz mieć nawyk ubierania się jak ktoś, kto zamierza coś osiągnąć w życiu. Dla człowieka wzrok jest jednym z najważniejszych zmysłów. Wygląd drugiej osoby ma kluczowy wpływ na naszą opinię o niej. Niektóre badania dowodzą, że pierwsze wrażenie kształtuje się w ciągu pierwszych czterech sekund, jakie mijają od poznania nowej osoby. Natomiast pełną opinię na jej temat mamy już po 30 sekundach. A gdy już kogoś ocenimy w określony sposób, mózg robi wszystko, żeby uzasadnić tę ocenę. Musi się wydarzyć coś naprawdę niezwykłego lub szokującego, żebyśmy zmienili opinię na temat drugiej osoby ukształtowaną na podstawie pierwszego wrażenia. Niektórzy twierdzą, że nie należy oceniać po wyglądzie. Może i mają rację. Ale to nie zmienia faktu, że każdego, kogo spotykasz na swojej drodze, oceniasz właśnie na podstawie tego, jak ta osoba wygląda. Zazwyczaj zajmuje ci to nie dłużej niż trzydzieści sekund. Tak po prostu działa umysł. Jedna z reguł sukcesu brzmi wszystko ma znaczenie. Każda rzecz pomaga ci lub przeszkadza w jakiś sposób, dodaje wartość, albo ją odbiera, przybliża cię do wybranego celu, bądź od niego oddala. Wszystko ma znaczenie. Ta reguła dotyczy każdego obszaru życia, również wyglądu. I tak samo wszystko się liczy w wizerunku, jaki budujesz. Jeśli coś ci nie pomaga, to ci szkodzi. Jednym z najsprytniejszych ruchów w karierze zawodowej, jakie możesz wykonać, jest zakup kilku książek na temat osobistego wizerunku i zastosowanie się do porad dotyczących doboru stroju, fryzury, makijażu i dodatków dzięki czemu będziesz robić wrażenie osoby kompetentnej, skutecznej i godnej zaufania. Ludzie są bardzo spostrzegawczy i w dużym stopniu kształtują swoje opinie o innych kierując się ich wyglądem. Jeżeli zadasz sobie trochę trudu, żeby się dowiedzieć, jakie ubrania nosić i jak wyglądać, by robić wrażenie kompetentnej osoby, otworzysz przed sobą drzwi, które w innych okolicznościach być może pozostałyby zamknięte. Czego pragnie każda firma? Właściciele i dyrektorzy firm chcą być dumni ze swoich pracowników. Wielu ludzi ciężko pracuje i dobrze wywiązuje się ze swoich obowiązków, ale nie jest branych pod uwagę w decyzjach o awansie z powodu swojego wyglądu. Mają nadwagę i są zaniedbani: mają za długie włosy albo niechlujną fryzurę. Ich odzież i dodatki są źle dobrane, ich buty są niewypastowane. Nie pasują do ubrań albo nie są odpowiednie do zajmowanego stanowiska. To wszystko sprawia, że wartość tych osób maleje w oczach innych ludzi, zwłaszcza ich przełożonych, a ich opinie nie są brane pod uwagę. W rozdziałach siódmym i ósmym poruszę takie tematy jak budowanie biznesu, sprzedaż i marketing. W tych dwóch rozdziałach wyjaśnię znaczenie pozycjonowania i brandingu w sprzedaży produktu lub usługi. Obie koncepcje mają zastosowanie zarówno w Twoim życiu prywatnym, jak i zawodowym. Oto ćwiczenie. Przywołaj w myślach obraz samego siebie, jak wchodzisz rano do pracy. Wyobraź sobie, że ktoś zrobił Ci zdjęcie, a Ty pokazujesz je różnym osobom, pytając, jaki to jest człowiek. Jak opiszą Ci nieznajomi po obejrzeniu zdjęcia, które przedstawia Ciebie, gdy rozpoczynasz typowy dzień pracy? Czy powiedzą, to wybitny, doskonale zorganizowany pracownik, który osiąga wspaniałe wyniki, czy raczej ich opinia będzie mniej pochlebna? Przyjrzyj się, jak wygląda Twoje biurko albo miejsce pracy, Twoja aktówka albo Twój samochód. Zapytaj, jaki typ człowieka pracuje w takich warunkach albo jeździ takim samochodem? Czy obiektywny obserwator, patrząc na Twoje miejsce pracy, powiedziałby, że jesteś wydajnym, skutecznym, i dobrze zorganizowanym pracownikiem, czy raczej stwierdziłby coś innego? Ocena osób trzecich. A oto inne ćwiczenie. Wyobraź sobie, że zewnętrzna firma konsultingowa wysłała do twojej firmy pracowników, którzy mają zadać wszystkim twoim kolegom i koleżankom z pracy następujące pytanie: Jakimi słowami opisalibyście tę osobę? Jak opisaliby cię współpracownicy, gdyby ciebie nie było w pobliżu? Gdyby wzięli pod uwagę doświadczenia w pracy z tobą, twój charakter i twoje nawyki związane z pracą, jak opisaliby cię pod twoją nieobecność? A ty jakbyś chciał, żeby cię opisali? Aby jakich słów użyli? Jakie słowa przyspieszyłyby twoją karierę, gdyby współpracownicy użyli ich do opisania twojej osoby? Zastanów się, jak ćwiczyć nawyk chodzenia, mówienia, ubierania się, pracowania i zachowywania się w taki sposób, aby inni opisywali cię w samych superlatywach. Czy pomogłoby ci w karierze, gdyby inni mówili, to niezwykle kompetentna, skuteczna, uczciwa, przyjazna i pomocna osoba, która wszystkie swoje obowiązki wykonuje szybko i sprawnie? W jaki sposób mógłbyś zmienić lub dostosować swój wygląd oraz nawyki w pracy, żeby kiedyś w przyszłości ludzie opisywali cię takimi słowami i myśleli o tobie w taki sposób? Jakie kroki musiałbyś podjąć natychmiast, żeby zacząć budzić takie skojarzenia? Bądź graczem zespołowym. Jednym z najważniejszych nawyków, jakie możesz wykształcić w swojej karierze zawodowej, jest umiejętność pracy w grupie, zdolność do tego, by być dobrym graczem zespołowym na początku kariery, a później dobrym literem grupy, zwiększy twoją wartość dla firmy w takim samym stopniu jak każdy inny pozytywny nawyk lub odpowiednia umiejętność. W czasie kryzysu gospodarczego i masowych zwolnień badacze odkryli, że w ostatniej kolejności zwalnia się w firmach osoby najbardziej popularne i pomocne. Niezależnie od warunków ekonomicznych, najdłużej w firmie są zawsze zatrzymywani ci, którzy są najbardziej lubiani i mają dobre relacje z największą liczbą osób. Twoim celem jest zostać jednym z tych ludzi. Skup się na obsłudze klienta. Czasami na moich wykładach pytam publiczność: ilu z Was pracuje w obsłudze klienta? Niewiele osób podnosi ręce. Wtedy im wyjaśniam. Wszyscy pracują w obsłudze klienta. Wszyscy zajmują się obsługiwaniem klientów bez względu na zajmowane stanowisko w firmie. Ćwicz nawyk widzenia w każdym człowieku klienta, a w sobie specjalisty od obsługi klienta. Oto definicja klienta. Ktoś, od kogo zależy Twój sukces w pracy i czyj zawodowy bądź osobisty sukces zależy od Ciebie. Zgodnie z tą definicją masz kilka różnych rodzajów klientów. Przede wszystkim są to klienci zewnętrzni ludzie, którzy kupują i wykorzystują Twój produkt lub usługę. Zadowalanie tych osób jest niezbędne dla Twojego sukcesu. Pracownicy, którzy odgrywają największą rolę w obsługiwaniu klientów firmy, zawsze są najcenniejsi i najbardziej doceniani. Ale masz jeszcze drugą grupę klientów. To szef, współpracownicy i podwładni. Twój sukces zależy od każdej z tych osób, a one w pewnym stopniu też są zależne od ciebie. Im częściej i im lepiej będziesz obsługiwać swoich klientów wewnętrznych, tym będziesz wydajniejszy i cenniejszy dla swojej firmy. Twój najlepszy klient. Zacznij od swojego przełożonego, bo to on jest twoim najważniejszym klientem. Możesz nie zadowolić dowolnego innego klienta firmy, ale jeśli szef będzie cię lubić i wspierać, to twoja posada będzie bezpieczna. I na odwrót, możesz zadowolić wszystkich innych ludzi w firmie i poza nią, ale jeśli nie zadowolisz szefa, to twoja posada będzie zagrożona. I właśnie dlatego twój przełożony jest Twoim najważniejszym klientem. Oto ćwiczenie. Wypisz wszystkie prace, które według Ciebie należą do zakresu Twoich obowiązków. Zanieś tę listę szefowi i poproś go, żeby uporządkował ją według priorytetów. Niech zacznie od Twojego najważniejszego obowiązku od działań, których skutki są najważniejsze dla firmy. Potem niech wybierze drugie w kolejności najważniejsze zadanie i tak dalej. Niewiele osób przeprowadza taką rozmowę ze swoim szefem. Jeżeli pójdziesz do przełożonego z taką listą, pochlebisz mu, a jednocześnie go zachwycisz. A jeśli będziesz nalegać, żebyście razem ją przejrzeli i uporządkowali, oboje zyskacie dużo lepsze zrozumienie Twoich priorytetów w pracy. Od tego momentu ćwicz nawyk skupiania się na tej pracy, która według Twojego szefa jest najważniejsza. Jeżeli przydzieli Ci on nowe zadanie, natychmiast spytaj go, jaki jest priorytet tej pracy w porównaniu z Twoimi pozostałymi obowiązkami. Daj mu wyraźnie do zrozumienia, że Twoim głównym celem jest skupiać się na tych zadaniach, które są według Niego najważniejszą i najcenniejszą formą wykorzystania Twojego czasu. Pomóż innym osiągać lepsze wyniki. Jeżeli masz podwładnych, przeprowadź z nimi to samo ćwiczenie. Niech każdy sporządzi listę, na której wypisze odpowiedzi na pytanie: Za co mi płacą? Przeczytaj listę obowiązków z każdym ze swoich podwładnych i pomóż uporządkować je według priorytetów. Od tego momentu, rób wszystko, co w Twojej mocy aby każdy członek Twojego zespołu skupiał się na tym, co według Ciebie jest jego najważniejszym zadaniem i najcenniejszym wkładem w rozwój firmy. Twoi współpracownicy również są Twoimi klientami, ponieważ istnieją obszary, w których jesteś od nich zależny. Zawsze szukaj sposobów, by im pomagać w lepszym wykonywaniu obowiązków. Zgodnie z prawem wzajemności, które mówi, że ludzie zawsze starają się odwzajemnić za to, co dla nich zrobiłeś, twoi koledzy i koleżanki z pracy będą szukać sposobów, by ci pomóc jeszcze lepiej wykonywać Twoją pracę. John Cotter w swojej książce Power and Influence Beyond Formal Authority, Free Press, 2008. Stwierdził, że władza w firmie zależy od czegoś, co nazwał zarządzanymi zależnościami. Chodzi o osoby, na które wpływasz, ale których nie możesz kontrolować. Nie są one zależne od Ciebie w kwestii wykonywanej pracy i wysokości zarobków. Osoby te są całkowicie niezależne od Ciebie, ale ich pomoc i współpraca są Ci potrzebne, żebyś mógł odnieść sukces. Wypisz wszystkie osoby z Twojej firmy i spoza niej, których pomoc, współpraca i wsparcie są Ci potrzebne, abyś mógł wykonywać swoje obowiązki najlepiej jak się da. A potem zacznij pielęgnować swoje relacje z tymi ludźmi i szukaj sposobów na to, by im pomagać lepiej wykonywać ich pracę. Siewy i zbiory w rozdziale pierwszym napisałem, że prawo przyczyny i skutku jest pradawnym prawem filozofii zachodu i żelaznym prawem kosmosu. W wersji chrześcijańskiej mówi ono o siewach i zbiorach. A co człowiek sieje, to i rządź będzie. W świecie pracy oznacza to, że cokolwiek dasz od siebie albo zrobisz dla innych, wcześniej czy później dobro do ciebie wróci. Zauważ, że prawo siewów i zbiorów ma określoną kolejność. Najpierw siejesz, a potem zbierasz plony. Wielu ludzi chce zbierać plony, zanim jeszcze cokolwiek zasieje, ale świat tak nie działa. Najpierw poszukaj sposobów, żeby pomóc innym. Zobaczysz, że niemalże automatycznie poczują oni chęć, aby pomóc tobie, gdy nadarzy się okazja. Jedna ze wspaniałych reguł sukcesu brzmi. Im więcej dajesz od siebie, nie oczekując niczego w zamian, tym więcej dobra do ciebie wróci w najbardziej nieoczekiwanych sytuacjach. Ćwicz nawyk szukania sposobów, żeby więcej dawać, niż dostajesz, siać więcej, niż zbierasz, bardziej się starać i zawsze robić coś ponad to, za co ci płacą. Postępując tak, zwiększysz swoje szanse na lepsze zarobki w przyszłości. Nieustannie szukaj sposobów na dodanie wartości. Bądź solidną firmą. Jednym z najważniejszych nawyków, jakie możesz wykształcić, żeby odnieść sukcesy w firmie, w której pracujesz, jest postrzeganie siebie samego jako firmy. Wyobraź sobie, że jesteś prezesem korporacji, w której posiadasz 100% udziałów i która wykonuje usługi na rzecz Twojego pracodawcy. Dbaj o tę korporację tak, jakby należała do Ciebie pod każdym względem. Kiedy wykształcisz nawyk patrzenia na siebie jak na firmę, weźmiesz na siebie całkowitą odpowiedzialność za siebie, za swoją pracę, za firmę, która Cię zatrudnia i swoją karierę. Jeżeli będziesz się czuł odpowiedzialny i traktował samego siebie jak prezesa własnej firmy, Twoja osobowość i Twój charakter się zmienią. Przyjmiesz bardziej pozytywne nastawienie i będziesz bardziej skupiony, wydajny i celowy w swoich działaniach. Badanie przeprowadzone kilka lat temu w Nowym Jorku wykazało, że zaledwie 3% pracowników postrzega siebie jako przedsiębiorstwo, które wykonuje pracę dla innego przedsiębiorstwa. Jednocześnie okazało się, że te 3% zarabia więcej i szybciej awansuje. Są to jedyne osoby, które biorą na siebie osobistą odpowiedzialność i przejmują inicjatywę. Są one ukierunkowane na działanie. Zawsze szukają sposobów, by wnieść dodatkową wartość do firmy, w której pracują. Szukają okazji, żeby się dokształcić, dzięki czemu będą mogły poprawić jakość i ilość swoich wyników. Kiedy postrzegasz samego siebie jako firmę, która ponosi całkowitą odpowiedzialność za własną pracę i własne wyniki, Szybko zwrócisz na siebie uwagę ludzi, którzy mogą najbardziej ci pomóc. Nowe okazje otworzą się przed tobą. Będziesz awansowany na stanowiska, które wiążą się z większą odpowiedzialnością i szerszym zakresem władzy. Będziesz bardziej szanowany i podziwiany przez ważne osoby w Twoim otoczeniu, a w końcu zostawisz wszystkich innych daleko za sobą. Bądź radosny i pozytywnie nastawiony. Jedną z rzeczy, które mogą Ci najbardziej pomóc w życiu, jest nawyk bycia sympatycznym, pozytywnie nastawionym człowiekiem. Powstrzymuj się przed krytykowaniem, potępianiem i narzekaniem. Nie przyłączaj się do rozmowy, gdy widzisz, że inni plotkują lub obmawiają współpracowników. Wyobraź sobie, że wszystko, co mówisz w pracy, zostanie zanotowane i rozesłane w e-mailach. Uważaj na to, co mówisz. I szukaj sposobów, by o każdym powiedzieć coś dobrego. Zawsze bądź pogodny i przyjazny dla innych, bądź cierpliwy i bezproblemowy, bądź uważny i taktowny, bądź osobą, z którą wszyscy lubią pracować, albo którą każdy chciałby mieć za podwładnego lub szefa. W dzisiejszym świecie biznesu, osoby kompetentne, zdolne, lubiane i sympatyczne zarabiają najwięcej i najszybciej awansują. Niech Twoim nawykiem będzie szukanie dobra w każdej osobie i sytuacji, pomaganie innym ludziom i wnoszenie wartości dodanej do Twojej firmy. Czas na działania. Zastanów się, czego uczysz się najłatwiej, jakie prace są dla Ciebie najprostsze i co najbardziej lubisz robić, a potem znajdź pracę, w której będzie więcej takich rzeczy. Zidentyfikuj swoje wyjątkowe talenty i umiejętności. I złóż sobie postanowienie, że osiągniesz perfekcję w tych obszarach. Ćwicz nawyk ciągłego proszenia o dodatkowe obowiązki i starannego wykonywania tych zadań. A gdy dostaniesz okazję, by się wykazać, przejdź natychmiast do działania. Szybko wywiązuj się ze swoich zadań. Im szybciej się poruszasz, tym więcej masz energii. Dzięki temu jesteś w stanie zrobić więcej w krótszym czasie. A to zwiększa twoje szanse na podwyżkę i awans, z którymi wiąże się większa odpowiedzialność. Bądź skupiony na pracy przez cały czas, który spędzasz w firmie. Jeżeli będziesz przychodzić do pracy wcześniej, pracować intensywniej i zostawać po godzinach, szybko odróżnisz się od reszty. Ćwicz umiejętność pracy zespołowej. Zawsze szukaj sposobów, by wnieść coś od siebie. I pomóc innym lepiej i szybciej wykonywać ich pracę. Skup się na tym, by zadowalać swoich klientów, zarówno tych z zewnątrz, jak i tych z firmy. Praca to przedłużenie osobowości, to osiągnięcia. To jeden ze sposobów na zdefiniowanie siebie samego oraz określenie swojej wartości i poziomu człowieczeństwa. Peter Drucker.